Witajcie kochani, witam was serdecznie z tej strony Juken, a przed Wami kolejny odcinek z EuroTrack Simulator 2. Kolejny odcinek, który jest właściwie uzupełnieniem do poprzedniego odcinka, pokazujący, no moim zdaniem, drugą alternatywną metodę na szybkie zarabianie pieniędzy z EuroTraku. Także zapraszam Ciebie do oglądania. Będzie to szybki odcinek, ale na szybko tytułem właśnie wstępu, bo pewnie wielu z was śledzi moją całą serię odcinków, więc od razu, żeby nie było tutaj jakichś pytań, chciałbym je wyprzedzić i odpowiedzieć na pytanie. Nie wiem, jaki ostatnio miałem level, ale wiem, jakie miałem osiągnięcia. Tutaj jest dzięki temu, że mam nowy zupełnie profil, tak, dobrze słyszycie, ponieważ nie było odcinków przez dobre dwa lub trzy tygodnie. Wynikało to z tego, że po prostu mój stary komputer już nie dawał rady. Musiałem kupić nowy sprzęt, którym dzisiaj już zaczynam dla Was nagrywać odcinki z powrotem. No, i musiałem założyć nowy profil do levelowania, do nagrywania odcinków. A wynikało to tylko z tego, że po prostu savey gry mi się nie przeniosły. Niestety, ale dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu mogę Wam zaprezentować właśnie drugą alternatywną metodę na szybkie zarabianie pieniędzy w euro. Track symulator. No i zaczynając, moi drodzy, na czym polega ta metoda? Nie polega zdecydowanie na żadnych modyfikacjach, nie polega na żadnych dodatkach. Nie, 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 I jeszcze raz nie. Także dodatkom, które oszukują, jeśli chodzi o EXP, które oszukują, jeśli chodzi o kasę mówimy zdecydowane i stanowcze nie, bo większość z Was, tak jak i ja, jesteśmy ludźmi ambitnymi, którzy no. Coś w życiu chcą osiągnąć, także nie stosują jakichś ulepszeń, nie idą na łatwiznę. Zobaczycie to oczywiście w tym profilu moim, że na tym nowym koncie osiągnąłem siódmy poziom robiąc zaledwie 12 dostaw, z czego dwie dostawy były to transporty specjalne, czyli to takie konwoje wielkogabarytowe. Jak widzicie, no mniej więcej na początku kształtuje to się tak, że robicie jedną dostawę i praktycznie o jeden level wyżej wbijacie. No później, no już teraz widzę, że na siódmym levelu zrobiłem jeden kurs i jeszcze mi troszkę tutaj tego EXPA... Brakuje, czyli teraz już się schody na pewno zaczną i będzie troszkę więcej tych, oczywiście, kursów na, na jeden poziom, żeby go podnieść. Natomiast nie o tym mowa, a mowa oczywiście o, o tym kluczu, o tym szczególe, który sprawi, że będziecie fajnie zarabiali. Tak jak mówię, taki poradnik jest na moim kanale, to jest alternatywna wersja, w której w poprzednim odcinku w tym poradniku jak szybko zarabiać, jak levelować, mówiłem o jednej z takich opcji, abyście na początku umiejętność długodystansowca robili na full, a później całą resztę. Ale jak widzicie, to jest metoda alternatywna, tutaj robimy to jeszcze inaczej i na czym ona polega. Oczywiście, kiedy zaczynacie kursy, levelujecie. Jak najbardziej podnosicie sobie umiejętności długodystansowca. Ja myślę, że tak do trzeciej rangi to będzie spoko, bo trzecia ranga to są odblokowane dostawy do 850 km, czyli ani zbyt krótkie, ani jakieś tam super długie, takie po prostu po środku. No i kiedy to osiągniecie? U mnie, oczywiście, ranga jest czwarta. Proponuję na początku maksymalnie czwartą rangę. I gdyby ktoś pytał, ja tej rangi długodystansowca na razie podnosić nie będę, będę skupiać się na ładunku o wysokiej wartości i być może jakiś nawet jeden, żeby odblokować delikatny ładunek. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego taka metoda? No i oczywiście, którą z metod wybierzecie? Czy tą, aby mieć długie trasy, tylko i wyłącznie na samym początku? Czy tą metodę, którą Wam teraz prezentuję jako alternatywną, podkreślam, to tak naprawdę zależy od Was. Ja powiem Wam szczerze: długodystansowca mam odblokowanego na czwartej randze, co oznacza, że mamy takie trasy do 1100. Kilometrów. I mi to na ten moment w zupełności wystarcza. To znaczy, jak najbardziej chciałbym robić takie trasy po 2-3 tysiące kilometrów, nawet chyba jakaś jest po 4 tysiące. Pewnie zrobimy w którymś odcinku taką trasę. Jak najbardziej tak. Natomiast mm, te trasy takie bardzo długie nie są dla mnie. W tej chwili żadnym priorytetem, niczym istotnym. Więc jeżeli dla ciebie na przykład grasz w tego Eurotracka, że tam sobie chwilkę wieczorem po prostu usiądziesz i e, dla relaksu pojeździsz i chciałbyś w międzyczasie no, szybko zarobić pieniądze, to myślę, że takie trasy do tysiąca kilometrów są całkiem spoko, bo na nich też fajnie zarobisz. Tylko musisz mieć właśnie na uwadze, zanim tutaj przejdziemy, żebym ci pokazał. To zobacz, musisz mieć na uwadze jedną ważną rzecz, że ten długodystansowiec, no niby mamy trasy do 1100 km, ale tak naprawdę, żeby mieć mm, podstawę, to nie mogą być one krótsze niż 850 km, bo jeśli wybierzesz trasę w tym momencie krótszą niż 850 km. No to przepadnie Ci ten, ten bonus. A myślę, że na tym bonusie, no bo chcemy oczywiście wyższe wynagrodzenie, więc na tym bonusie nam zależy. Czyli nie możemy trasy wybrać mniejszej niż 850 km. No i oczywiście, jak widzicie, jeżdżę cały czas jako, zaciągnie się jako zawodowy kierowca, czyli na szybkich zleceniach. Nie mam na razie swojej ciężarówki, ale tu już nie będę się rozwodził. To wszystko było w poprzednim odcinku. Tutaj jest tylko uzupełnienie jako druga alternatywna. Metoda. Zawsze, moi drodzy, mam ustawione cena według dystansu. To jest dla mnie priorytet. Dlaczego? Dlatego, że mm, tak naprawdę od góry macie najbardziej opłacalne zlecenia. Niektóre są krótkie, ale dobrze płatne, inne są dłuższe, ale i tak zawsze macie od najdroższych, więc cena według dystansu jest, bo moglibyście sobie to według ceny samej ustawić, ale to już nie byłoby. Zresztą zobaczcie, pokażę Wam, jak ustawicie według ceny, to już nie byłoby to to samo, bo macie oczywiście najdroższe zlecenie, ale ono jest na 1018 km, tak? A jak weźmiecie cena według dystansu, to macie najbardziej opłacalne. Tutaj na przykład za 45 tysięcy. Co to są w ogóle za zlecenia, to też Wam mówiłem, ale tutaj powtórzę. To jest taką, no można powiedzieć, tasiemką, którą tu widzicie, to są po prostu te konwoje wielkogabarytowe. Tylko należy wspomnieć nie pomylcie tego z konwojami, które możecie robić ze swoimi znajomymi tutaj. Akurat w tych zleceniach nie jesteście w stanie zrobić konwoju ze swoimi znajomymi. Chyba że coś się zmieni po updatecie i będziesz oglądać ten odcinek, kiedy już zostanie to wprowadzone. Na ten moment nie można takich konwojów robić razem z przyjaciółmi. Robisz to po prostu sam, jedzie przed tobą Jeden wóz patrolowy za tobą, drugi, masz tych konwojentów, tak? Masz policję, która zamyka drogi, i na tym ten konwój polega. No ale właśnie, dlatego, że, zobaczcie, mam takie zlecenie, na przykład 1018 km, to jest chyba nawet to samo, co przed chwilą mi się pokazało, i tutaj mogę sobie wybierać. No Na przykład, jakbym nie chciał 1000 km, no tu oczywiście chętnie bym wybrał te 828, ale pamiętajcie o tym, co mówiłem, co trzeba pamiętać: aby dostać 20% wyższe wynagrodzenie, ta trasa powinna wynosić minimum 850 km. Mówimy o czwartym, oczywiście o czwartej randze długodystansowca, więc to zlecenie już nam odpada. Więc na to chcę Wam zwrócić uwagę, jak będziecie wybierali zlecenia, to żebyście też patrzyli, jaka jest, jest długość tej trasy. Tutaj nam 5 km brakuje, więc tak naprawdę tylko to pierwsze zlecenie nam się na ten 1000 km kwalifikuje. Bo zobaczcie, te po 300 to już są. O, to by się nawet nam. Też kwalifikowało za 89 tysięcy złotych, bo jest 5 km więcej niż 850, także ale ja bym pewnie sobie wybrał. Takie oczywiście nie będę tego wam nagrywał, bo to w tej chwili nie ma większego sensu. Ja to po prostu wybiorę i sobie pojadę już poza odcinkiem, ewentualnie wam wynik pokażę tego zlecenia. O, tak zrobimy, widzowie, moi drodzy, kochani, zatrzymam nagrywanie i podsumowanie tego, ile zarobiłem, ile ekspa weszło, Wam pokażę, jak dojadę na miejsce. Także tak możemy zrobić. No, będzie to trudna trasa, bo do Curychu, więc na pewno będziemy gdzieś tam przez góry się przedzierali, ale to już, to już myślę, że pokazywać Wam nie muszę. Natomiast co jest właśnie ważne, tutaj macie te gwiazdki, czyli ładunek o wysokiej wartości. Jeszcze zanim weźmiemy zlecenie, może nam nie ucieknie. To pamiętajcie, że te ładunki o wysokiej wartości, no ja mam rangę trzecią, więc jest 15% wyższe wynagrodzenie, czyli tu mam 15% wyższe wynagrodzenie i dodatkowo będziemy mieli o 20% wyższe wynagrodzenie za długodystansowca. Także to jest metoda druga, która wydaje mi się lepsza, ponieważ jeżeli odblokowujecie ten ładunek o wysokiej wartości, to odblokowują wam się różne, no na przykład ciągniki rolnicze, takie rzeczy, które wozicie na tej przyczepie, naczepie właściwie niskopodłogowej, bo też było takie pytanie w komentarzach, który typ naczepy najlepiej zarabia, jeżeli już mówimy oczywiście o własnej naczepie, jakbyście do własnej ciężarówki kupowali. Więc ja Wam z czystym sumieniem mogę polecić właśnie tą naczepę nisko podłogową. Ona daje największe zarobki, ona najwięcej zarabia. Nie jest tania, nie jest droga, jest tak po środku, no ale na pewno jest o wiele, o wiele droższa od firanki, ale. Yy, w tej sytuacji proponowałbym wam kupić, jeżeli już będziecie na tym etapie, ale to też odcinek osobny o tym nagram, będę też pokazywał na swoim przykładzie, ale jak już będziecie na etapie kupowania własnej ciężarówki, czy kupowania własnej naczepy, mimo wszystko polecałbym wam najpierw kupić tą firankę, bo ona jest najtańsza, w najprostszej wersji, żeby już ci pracownicy jeździli, żeby rangi oczywiście. Też odpowiednio wyrabiali, możecie na ten sam wzór pracowników ustawiać, tylko to trzeba właśnie kontrolować co jakiś czas i zaglądać tam w ten panel pracowników. Ale to też mówię, będzie osobny odcinek na ten temat. Także tutaj będziecie widzieli zaznaczone gwiazdką, taką złotą gwiazdką ładunek o wysokiej wartości, więc ja sobie to zlecenie przyjmę. 1018 km, czyli mieścimy się we wszystkich limitach, które być powinny. I ja to sobie szybko zrobię i pokażę wam podsumowanie po tym kursie, jak to nam ładnie wyszło. Także polecam wam jako metodę alternatywną właśnie robić to w ten sposób. Wydaje mi się to bardzo ciekawą opcją. No tak jak mówię, alternatywa w stosunku do tego, co, co wcześniej Wam pokazywałem, ale jeszcze oczywiście jak najbardziej będzie więcej odcinków z Eurotracka, także możecie śmiało na nie liczyć. Dobra, to widzimy się za chwilkę. Ja pauzuję nagranie i będziemy, moi drodzy, za chwileczkę widzieli podsumowanie tego całego kursu. Ile zarobiliśmy konkretnie kasy, ile weszło EXPA za taki przykładowy kurs. No, jesteśmy, moi drodzy, na miejscu, przy czym od razu wam powiem, że na pewno nie będzie to jakoś miarodajne, no bo jest zadowalająco, a nie doskonale będzie na pewno kara za uszkodzenia. Jak widzicie, zarówno 16 tysięcy, jak i 234 Expa. No stało się tak, bo się po prostu spieszyłem. Normalnie się to nie dzieje. Poziom 8, osiągnięty, natomiast gdybym jechał normalnie, w sposób taki w miarę, że byłoby doskonale, to zobaczcie, 16 tysięcy miałbym zarobku więcej, ale ostatecznie zarobiłem 100 tysięcy 136 zł, a mógłbym mieć 116 tysięcy. Czyli tak jak mówiłem na początku nagrywania z tą metodą, to oczywiście tak to działa, że ta cena, którą macie podaną przy braniu zlecenia, to jest ta cena już z tymi prowizjami. Ja oczywiście na waszych oczach, żeby było. Jak widzicie, ładunek o wysokiej wartości sobie dodam. Także to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Kolejne odcinki z Eurotraka również będą. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy udostępnisz to dalej, bo to motywuje mnie też do nagrywania kolejnych odcinków. Wiadomo, że to jest bardzo, bardzo ważne gdzieś tam na początkowym etapie. Także żegnam się z Tobą do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!